Większość jesiennych serii powoli zbliża się do swojego punktu kulminacyjnego. Wiele odsłoniło już wszystkie swoje karty i bezpiecznie będzie zagrywać je już do zbliżającej się zimy i tak to wygląda wśród największych, którzy wspomniane karty rozdają przy stole z tą widownią, która również jest największa. A ten krótki materiał nie jest o nich, jest o tych mniejszych, tych z widownią dziesięciokrotnie mniejszą aniżeli największe tuzy, o tych, którzy popisują się świetnymi zagraniami, ale z dala od blasku fleszy, o dwóch niedocenionych seriach sezonu jesień 2018. Na pierwszy ogień idzie duchowy spadkobierca, bo chyba tak można mówić o Double Deckerze w kontekście Tiger and Bunny. Za fabularnymi sterami stoi Suzuki Tomohiro, czyli osoba, która kreśliła historię AC-13, One Punch Manowi i w połowie odcinków wymienionej historii o reklamowych superbohaterach. Ten sam designer postaci i już można się pomylić. Jednak brytyjski autobus to coś zupełnie innego. To seria, którą najłatwiej zobrazować jako miks Zaregoto Series z Golden Kamuy. No wiem, że brzmi to dziwnie, ale już tłumaczę. Z tej pierwszej bierze garściami w materii narracji. Seria czyni postać narratora bytem nadrzędnym, który może wszystko. Potrafi kłamać, zdradzać nam fabularne wątki przed ich wyjaśnieniem, próbuje wchodzić w dialog, czy w rolę widza, skipując w jego mniemaniu nudne sceny, takie jak retrospekcje, czy przedstawienie tego, jak postacie się poznały. Niejako reżyser na żywo daje serii niecodzienny klimat i jest często zaskakującym i unikalnym doświadczeniem. Z kolei wspomniane zestawienie ze Złotym Kamui to oparcie całej warstwy fabularnej na kontraście. Im opowiadana historia jest poważniejsza, tym w sposób bardziej absurdalny zostanie poprowadzona. Postacie będą szukały jak najdziwniejszych rozwiązań problemu, a dialogi, które będą prowadzić, będą tak głupie i oderwane od rzeczywistości, że widz po prostu nie będzie w stanie dać się porwać powadze przedstawionych wydarzeń. A to wszystko tak dobrze działa z prostego powodu. Double Decker jest w tym wszystkim kryminałem. Choć to zdecydowanie za duże słowa, bo odcinków o prowadzeniu śledztwa, zbieraniu dowodów i łapaniu przestępców były ze 3. Jednak to te pojedyncze epizody najbardziej błyszczą w tej karykaturalnej postaci. Jak choćby w jednym z pierwszych odcinków, kiedy bohaterowie próbują rozwiązać sprawę przemytu narkotyków zamieniających ludzi w mutanty. Brzmi choć minimalnie poważnie, jednak przez cały odcinek widz nie myśli o zagadce, o tym jak doświadczony Glina stracił lata temu swojego partnera. Nie, osoba oglądająca zastanawia się, czy małpy potrafią pić wodę z butelek, tak? To są często wątki, którym bohaterowie poświęcają więcej czasu niż prowadzonym przez siebie sprawom. Do tego pozycja stylistycznie prezentuje się naprawdę ładnie. W trakcie akcji, których za wiele tutaj nie uświadczymy, są wszak postacie w CGI, ale raczej takim nienachalnym, który nie przeszkadza i nie wybija się jakoś szczególnie na pierwszy plan. Muzycznie brakuje mi tutaj jedynie kawałków wokalnych, bo na początku liczyłem na takie trochę mniej odjechane Kekkai Sensen z organizacją polującą na potwory w mieście, na modłę amerykańskiej metropolii, jednak dostałem coś zupełnie innego i jestem jak najbardziej zadowolony. Jest to na tyle unikalne doświadczenie, że kilka pierwszych odcinków powinno dać wam obraz tego, czy taką konwencję kupujecie, czy jednak nie jest to wasz humor i para kaloszy. Z kolei drugą serią, na którą warto spojrzeć, jest Karakuri Circus. Brak w naszym fandomie choćby niszy, która po tytuł sięgnęła, niesamowicie mnie dziwi. Jest to bitewny shonen, do tego od autora znanego, bo takiego, który niedawno dostał adaptację w postaci Ushio Totory. Mało tego, jest to stary bitewniak, co z miejsca przekłada się na to, że jest taki jak fani w Polsce gatunku lubią. Brutalny, ludzie umierają, a do tego tematyka odcinków potrafi często zalecieć niesamowitą krawędzią. Jak choćby takie krawędziowe ekscesy, jak tworzenie w szpitalu umieralni dla nieśmiertelnych dzieci, które nie panują nad swoimi organizmami i są zamknięte w tej ludzkiej kopule.
Do tego walki odbywają się nie przy użyciu fikuśnych mocy, a fizycznych, ciężkich i namacalnych kukieł, które jak standy w JoJo ścierają się ze sobą. Do tego fajnym smaczkiem jest to, że lalki trzeba ze sobą targać, przewozić je, a starcia z taką, która na przykład zamiast brzucha ma, nie wiem, mielarkę do mięsa, do najmilszych na pewno nie należą. Tym bardziej, że wszyscy bohaterowie szybko godzą się z panującą wszędzie śmiercią nieistotnych postaci. Brakuje tutaj typowych Seijin no Mikata, każdy pojedynek wydaje się, że może być zakończony letalnie dla jednej ze stron. Dodatkowo seria wyróżnia się swoimi designami, którymi może przypominać właśnie Ushio Totore, a walki potrafią wyglądać ładnie, bo od czasu do czasu w odcinkach wlatuje nawet ta legendarna Sakuga. Plusem, a wręcz niesamowitym atutem serii jest jej stylistyka, którą możecie spostrzec w tytule. Wszystko tutaj nawiązuje do cyrku, stroje postaci, kukiełki, antagoniści. Wszystko jest przesiągnięte takim autorskim zachłyśnięciem się kolorowym pokazem, dlatego brakuje tutaj może wierności odwzorowania, a bardzo dużo tutaj gra na wyobrażeniach tej mityczności, jaką nadajemy spotkaniom cyrkowym. Co w tego typu seriach ważne, postaci łatwo polubić, chociaż są niesamowicie jednowymiarowe. No, może poza tym karłem protagonistą, który przechodzi najbardziej generyczną drogę od bojącego się wszystkiego dzieciaka, który ciągle płacze, do uśmiechającej się i nie przejmującej niczym skorupy, która już jest pusta w środku po tym, jak straciła to. I podsumowując temat Karakuri Circus, jeżeli jesteście tym gościem, który wylewa jad na Fairy Tail'a i nie może wytrzymać cukierkowości i infantylności w swoich bitewniakach, to proszę cię, masz swojego huntera w skali mikro, właśnie w cyrkusie. Dla reszty to po prostu trzymająca na razie naprawdę niezły poziom bijantyka w wyjątkowej stylistyce. I to są dwie pozycje, którym warto dać szansę, bo mogły zniknąć z waszych radarów, a może odpłacą kilkoma przyjemnie spędzonymi godzinami. Choć kontrolnie, tak wiecie, w przypadku popularnych rzeczy. Jeżeli tego nie robicie, to po prostu oglądacie Seishun Butę, nawet jeżeli to jedyna bajka, jaką macie oglądać. A to byłem ja, Lesiu. Dziękuję, dobranoc. Shake your head.